Cześć, tu Kasia, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny filmik z serii Pokochaj siebie. Dzisiaj filmik o intuicji. Rozmawiałam o tym z Wami dużo ostatnio na InstaLife'ie i bardzo wiele osób przyznało się do tego, że podejmuje decyzję, bardzo mocno biorąc pod uwagę to, co gdzieś tam ten cichy głos mówi w naszej głowie. To jest właśnie intuicja, nie? Wiemy, że mamy rozum, wiemy, że mamy emocje i ten głośny głos to jest zazwyczaj, wiecie, betoniara pracuje, nie? No, to jest nasz rozum. Emocje, wie, wyskakują i robią tam różne fiku-miku, albo w tą, albo w tamtą. A intuicja to jest ten taki cichy głos, bardziej olśnienie, bardziej takie gdzieś tam takie przekonanie, które wyskakuje ze środka i bardzo cicho gaśnie, jeżeli się nie zwróci na nie oczywiście odpowiedniej uwagi. Jest bardzo wiele teorii na temat intuicji i ostatnio właśnie robiłam taki mały research na ten temat. Chyba najbardziej podoba mi się takie stwierdzenie Sherlocka Holmesa, bo ostatnio w filmie mówił o tym, że jest to tak szybkie przetwarzanie danych, że nawet nie wiemy, skąd wyciągnęliśmy wnioski, ale po prostu wiemy. Z tym, że moim zdaniem akurat nie Sherlock Holmes w tym nowym wydaniu oczywiście. To jest po prostu taki aspołeczny człowiek, Asperger prawdopodobnie, którego wszystko, kompensacja nastąpiła w umiejętności bardzo szybkiego przetwarzania danych, nie? Połączonych z dużą intuicją. I to właśnie mamy do czynienia z takim pierwszym teorią na temat intuicji, że to jest, my jesteśmy intuicyjni w rzeczach, na których się znamy. I tutaj powiedziałabym, że jest tutaj moje doświadczenie, też tutaj się zgadza z tym, bo ja po już prawie 30 latach pracy z dziećmi, to pamiętam, że na początku jak pracowałam z dziećmi, które miały jakiekolwiek problemy, czy na przykład nie umiały czytać, nie mogły się nauczyć czytać, na początku musiałam przetworzyć wiele danych, nie? Zajmowało mi to dużo czasu. A to tutaj mam do czynienia z takim dzieckiem, z takim zaburzeniem, tutaj są takie bariery, ono się boi, ono to, ono tamto. I po pewnym czasie, po wielu procesach myślowych, przeszukiwaniu literatury, ja znajdowałam w końcu rozwiązanie. Po 20 latach jest taka różnica, że gdy dokonasz pewnych procesów analizy w jakiś sposób, to po prostu dwa, trzy spotkania z dzieckiem starczały mi, aby po prostu tak bardzo szybko, w porównaniu do innych sytuacji, określić po prostu, z kim do czynienia i można było powiedzieć, że było to absolutnie intuicyjne, czyli bardzo szybkie. Ja nie przypominam sobie, żebym miała jakieś takie głębokie myśli czy tak dalej. To po prostu jakby wynikało samo z siebie. Przychodziło z dosyć dużym przekonaniem. Tylko tyle, że ja się nauczyłam z tym współpracować. I rzeczywiście tak jest. Tak jest bardzo często, że po prostu w rzeczach, w których my długo pracujemy, jesteśmy profesjonalistami, mamy taką pewną dozę takiej po prostu dobrej intuicji. I tak jak każdy z nas zbudowany jest w jakiś sposób podobny, ale w jakiś sposób unikalny, to ten komponent intuicji będzie dla każdego z nas bardzo różny. Ja pamiętam, że już jako dziecko miałam tą intuicję po prostu tak. Ja to zawsze zwalam na moje cygańskie geny, których tam mam parę procent, ale na przykład często gubiłam różne rzeczy, bo ja byłam dzieckiem wychowanym z kluczem na szyi, jak to się wtedy mawiało. Moja mama, moi rodzice dużo pracowali, no i ja często te klucze niestety gubiłam, bo ja je ciągle gdzieś tam przekładałam, wkładałam, zamiast grzecznie nosić na szyi, no to ja coś z nimi robiłam. I to było ciekawe, że ilekroć coś zgubiłam, to bardzo szybko wiedziałam, czy to znajdę, czy tego nie znajdę. Właściwie od razu wiedziałam. Tak, ojej, zgubiłam to i taka myśl zawsze przychodziła. A tego już nie znajdziesz, nie? To już jest przegrane. Albo nie martw się, znajdziesz. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. I to było gdzieś, dlatego trudno powiedzieć, prawda, w tym kontekście, że wynikało to z mojego doświadczenia. Chociaż rzeczywiście po pewnym czasie byłam doświadczona w gubieniu kluczy, ale ponieważ gubiłam je zawsze w innych miejscach, no to trudno to nazwać doświadczeniem zawodowym. I gdy myślę sobie o tym, to myślę, że intuicja to tak naprawdę jest taki głos, który nie tylko wychodzi z naszej podświadomości, bo niektórzy mówią, że ten umysł podświadomy to jest 80%, ten świadomy to jest 20% i my, intuicja kontaktuje się z tym naszym umysłem podświadomym.
z czym rzeczywiście też można się zgodzić, nie? Ale co jeśli wtedy, co wtedy z przewidywaniem przyszłości, nie? Tego, że po prostu my w intuicji bardzo często widzimy rzeczy, jakby przeczuwamy rzeczy, które się wydarzają. Ja mam na to moje osobiste wytłumaczenie, że intuicja to jest po prostu coś takiego, co jest tak na granicy naszego rozumu, na granicy naszych emocji, ale też na granicy naszego ducha. Naszego ducha, nie? I jako oczywiście chrześcijanka uważam, że nasz duch komunikuje się z Bogiem. I tutaj gdzieś następuje jakiś taki właśnie ciekawy przepływ. No, można się sprzeczać o to, jak to naprawdę jest. To już zostawiam Wam. Natomiast ja po prostu w ciągu mojego życia bardzo, bardzo często korzystałam z tego, co podpowiadała mi moja intuicja, a czasami nie korzystałam z tego i wtedy, no, że tak powiem, ponosiłam tego konsekwencje. Kiedyś na przykład miałam taką sytuację, że moje najmłodsze dziecko na moich oczach dosłownie, na prostej drodze jakoś tak ustawiło stopę, że usiadło płacząc i przestało mi chodzić. No więc oczywiście co zrobiliśmy? Pojechaliśmy do chirurga, chirurg obejrzał tą nogę. No i zrobił prześwietlenie, powiedział, że tam nic nie ma. Że jeżeli jest jakiś uraz, to jest na zasadzie, że coś jest ze ścięgnem, może z jakimś mięśniem, ale nic takiego, co on mógł stwierdzić. No i oczywiście, jak to mama, no martwiłam się, nie, tym, że to moje żywe bardzo dziecko nagle po prostu przestało mi funkcjonować. Więc, że tak powiem, z jednej strony oczywiście modliłam się, z drugiej strony zachodziłam w głowę, no, co tutaj jest, czy on mi tak na zawsze przestanie chodzić, co tu jest. I taką miałam myśl, pamiętacie, jasną, po prostu jak przebłysk. 30 dni i wszystko będzie dobrze. I zapisałam sobie to. I rzeczywiście po 30 dniach dziecko zaczęło chodzić. I w ten sposób uczyłam się zaufania do samej siebie, że ja po prostu pewne rzeczy słyszę i czuję, bo warto tutaj dodać oczywiście, bo najczęstsze takie pytanie jest, że są tacy ludzie, którzy wszystko widzą źle, wszystko przeczuwają źle, oni są tacy podejrzliwi, niektórzy właśnie podejrzliwość mylą z intuicją, nie? Że teraz no, ci wszyscy ludzie są źli, a w ogóle wszystko to jest zagrożenie i tak dalej, co oczywiście jest bzdurą i przegięciem i to z kolei jest ze świata emocji i ze świata myśli. Prawda? Bo tak nie wygląda rzeczywistość. I to jest bardzo łatwo zidentyfikować, bo po prostu drzewo poznajemy po owocach, nie? Ja to zawsze mówię. W związku z tym, jeżeli ty ćwiczysz swoją intuicję i masz z nią kontakt, to po prostu potem widzisz, że pewne rzeczy działają, pewne rzeczy nie działają. Ale że ciągle ktoś tak żyje, ciągle w lęku, ciągle w strachu, to jest bardziej świat rozumu i świat emocji. I drugi taki przykład, kiedy nie posłuchałam mojego głosu intuicji, to był taki, kiedy byłam w czwartej ciąży, i po trzeciej ciąży bardzo chciałam dziecko urodzić w domu, bo trzecie moje dziecko urodziłam w domu z lekarzem oczywiście i to był cudowny poród. Tak spokojny, tak dobry, że ja po prostu chciałam przeżyć to doświadczenie jeszcze raz. No ale dziecko okazało się w 8 miesiącu, że jest źle ułożone. No więc ja, co było wskazaniem oczywiście do cesarki, no i ja po prostu się zaparłam, powiedziałam, ja będę to dziecko masować, ja będę je głaskać, ja je urodzę w domu, ono się odwróci. I coś tak zafiksowałam, że ono się odwróci i koniec. I koniec. I ja to wbiłam do głowy i czasami tak działam. I pamiętam, jak kupowałam różne rzeczy i na przykład patrzyłam, on mówi, ładny szlafrok, nie? A z tyłu głos mówi, przyda ci się do szpitala. Nie? I oczywiście ja byłam tak zafiksowana na tym, w swoim scenariuszu, że w ogóle tego nie dopuszczałam do głosu, nie? Ale potem, post factum, zaczęłam sobie przypominać. Potem w domu była taka torba, ja na nią patrzę, myślę sobie, muszę schować tą torbę do piwnicy, nie? A wewnętrzny głos mówi, nie, bo ona ci się przyda do szpitala. I był cały szereg takich sytuacji, kiedy jak słyszałam ten głos i oczywiście, jak to się domyślacie zapewne, wylądowałam w szpitalu, bo dziecko się nie odwróciło, w ogóle nie wiadomo dlaczego, pomimo moich najszczerszych chęci, próśb, głaskań i różnych innych rzeczy. Po prostu nie, jak to dzieci mają w zwyczaju, czasami robią co chcą, nie? No i oczywiście wylądowałam w szpitalu i po prostu, gdybym posłuchała tego mojego wewnętrznego głosu, po prostu nie byłabym tak bardzo rozczarowana. Bo właściwie czułam się strasznie zawiedziona,
Ja nienawidzę szpitali. Uważam, że no po prostu to są dla mnie osobiście okropne miejsca. I no byłam po prostu rozczarowana, podczas gdy miałabym inny poziom i inne nastawienie, gdybym po prostu posłuchała swojej intuicji. Więc każdy z nas odbiera takie lekcje w życiu. I dodam, że intuicję mamy w bardzo różnych przestrzeniach życia. I kobiety i mężczyźni mają tą intuicję, mają za nim w różnym stopniu, tylko po prostu każdy ma w innych dziedzinach. Więc ja znam mężczyzn, które mają genialną intuicję do ludzi i po prostu kogoś spotkają, mówią, czerwona lampeczka, nie? I znam kobiety, które mają świetne intuicje do biznesu i po prostu wiedzą, jak inwestować. Znam takie kobiety, które na przykład w małżeństwach, facet jest społecznikiem, nie wiem, jakimś tam liderem, coś tam, a ona je po prostu bardzo wychowuje dzieci i robi pieniądze, nie? Inwestuje, odkłada, robi różne rzeczy i po prostu to się nie da rozdzielić. Natomiast na pewno są, można powiedzieć, że ludzie biznesu mają inwestycje, mają na pewno można powiedzieć, że ludzie biznesu mają intuicję, z tym, że znowu bardzo często jest to intuicja wyrobiona po wielu porażkach, bo jak wiemy, gdy czyta się takie biografie różnych ludzi, którzy mieli duże biznesy, to zazwyczaj zaliczyli 2-3 wtopy i to zazwyczaj duże wtopy finansowe. Zanim dopiero zbudowali coś, co jest zgodne, było zgodne z ich jakimś wyobrażeniem, z ich przeczuciem i zrobione na ich sposób. I to właśnie chyba o to chodzi, nie? To właśnie chyba o to chodzi, że jak w każdej sytuacji dobrze jest, gdy my po prostu odkrywamy to, jak to działa po prostu dla mnie. I znam takie osoby, które mają świetną intuicję do ludzi. Na przykład moja koleżanka opowiadała mi o swojej babci, że ilekroć jej tata robił jakieś tam finansowe rzeczy z różnymi ludźmi, to ona od razu potrafiła określić, w których sytuacjach zostanie już oszukany. Bo po prostu widziała, poznawała ludzi i poznawała człowieka i pierwsza od razu miała, ten człowiek chce cię oszukać, nie? I rzeczywiście, no, to sprawdzało się w 100%. Dodam, że ten tata się nigdy nie słuchał tej babci, bo po prostu uważał, że to urazi jego męską dumę. Dlatego też chyba dobrze jest rozpoznać ludzi, którzy mają intuicję. I u mnie w małżeństwie ja mam inny rodzaj intuicji. Często wyczuwam rzeczy, które się wydarzą w przyszłości. Nie zawsze i nie we wszystkim, bo nie jestem Bogiem, tylko boginią, jak to mawiam. A mój mąż ma dużo lepszą intuicję, jeśli chodzi na przykład o samochody i o nieruchomości, nie? To po prostu to jest bardzo ciekawe. I nie mówię tutaj, że to jest nie wiadomo jakie tam halo, bo to nie jest kwestia tego, ale chyba wszyscy musimy się nauczyć używać tych rzeczy na nasz wewnętrzny użytek. No bo bycie przyjacielem, bycie, czujecie się bezpiecznym ze sobą, no to jest właśnie też branie pod uwagę tych komponentów, które niekoniecznie tak bardzo racjonalnie rozumiemy, ale one po prostu są. I ja wielokrotnie, gdy rozmawiam z ludźmi, a już trochę żyję na tym świecie, to bardzo często słyszę takie coś, że gdybym posłuchała mojego wewnętrznego głosu, na przykład jeśli chodzi o wybór partnera, albo gdybym posłuchała mojego wewnętrznego głosu, jeśli chodzi tam o inną rzecz, nie? No to przecież dzisiaj nie byłabym w tej całej manianie, nie? W tym całym, wiecie, problemie, w którym jestem, nie? Czasami to dotyczy różnych rzeczy, bo intuicja, też ludzie, którzy mieli wypadki samochodowe, to tak jakoś czasami zdarza mi się rozmawiać, nie mówię, że zawsze, ale niektórzy mówią tak, wie pani, co ja miałam wypadek samochodowy, a przed wyjazdem czułem, żeby poczekać, nie? Przed wyjazdem tak mnie coś, tak, ale ja mówię, nie, ja muszę, nie, ja to, nie, ja tamto. I potem efekt jest taki, że wiecie, jak to jest na drodze, że czasami wystarczy być 30 sekund wcześniej albo 30 sekund później w danym miejscu i ominąć rzecz po prostu, która może być absolutnie bardzo, bardzo drastyczna dla naszego życia, nie? I to są te rzeczy takie bardzo nieuchwytne, bo to jest ten moment, kiedy sprawdza się ten nasz poziom tego connection, nie? Czy my jesteśmy naprawdę ze sobą połączeni, nie? Czy my naprawdę słyszymy swoje emocje, słyszymy siebie i właśnie
żeby wejść w ten nowy poziom życia ze swoją intuicją, ale nie tylko intuicją, nie? Bo niektórzy ludzie mówią, no jak ty jesteś taka intuicyjna, to ty tak czujesz to tam, to się, to słuchajcie, nie, no jej, wiadomo, ja jestem intuicja, intuicja to jest parę procent mojego życia, bardzo ważnego, dodam, procent, ale na co dzień to, co ja robię, czy czuję, czy nie czuję, robię pewne rzeczy, czy czuję, czy nie czuję, czy mi się chce, czy mi się nie chce, na przykład nagrywam filmiki od 2 lat na YouTubie, we wrześniu będą 2 lata, planuję, studiuję, przygotowuję się, zawsze wiem więcej na różne tematy, niż mogę to nagrać czy przekazać, nie? Myślę o różnych rzeczach do przodu i działam pomimo emocji, czy tego, czy mi się chce, czy nie chce, czy mi się to na dany moment składa. Żeby rozwinąć to, potrzebujemy tak, ciszy i spokoju, takiego połączenia ze sobą. To, co ja mówię cały czas o zaprzyjaźnieniu się ze sobą. Czyli jestem swoim przyjacielem, siadam obok siebie, co przy podjęciu tej decyzji podpowiada mi moja intuicja, nie? Aha. A co podpowiada mi mój rozum? A co emocje, nie? Rozum na przykład mówi, idź to, emocje. Boję się, bo odwaga to jest działanie pomimo lęku, nie? A intuicja z tyłu na przykład mówi, idź to się powiedzie, nie? Ten cichy, spokojny głos. Dodam, że można go wyćwiczyć. Ja na przykład w różnych sytuacjach się pytam tak sprawdzam, co w mojej głowie jest, co w mojej głowie jest na ten temat, nie? I mam te takie stopklatki zrobione i co czułam, jak czułam w różnych momentach w życiu. Na przykład jak gubiłam te klucze, to była ta pewność, to był ten spokój. Potem sprawdzam, czy to jest to samo z tym głosem, tym odczuciem, głosem w różnych sytuacjach, które czuję, które czułam i wtedy jakby nakładam to na to i sprawdzam, czy to jest to samo. Dlatego warto jest pewne rzeczy jakby tak zakonotować i sprawdzać w naszym życiu, nie? I to jest to bycie swoim przyjacielem, bo my wiemy, jak my działamy w różnych sytuacjach, jak jesteśmy ze sobą zaprzyjaźnieni. I rzeczywiście tak jest. I dodam, że niektórzy ludzie bardziej pewne rzeczy widzą, czyli spostrzegają, mówią, i oni używają innego języka. Nie, ja to nie widzę tego, nie? Nie, to nie tak nie będzie, nie? Nie, to tak nie będzie. A niektórzy ludzie bardziej czują. Ja jestem bardziej taką osobą, która czuje, nie? Czasami na przykład jak są takie sytuacje, w których trzeba działać szybko i ja wiem, że tu jest coś takiego, co trzeba będzie szybko i bardzo dobrze ocenić sytuację, nie? Bo czasami, wiecie, pozory mylą, czasami tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego, to ja dosłownie aż mam takie goosebumps, nie? Takie gęsią skórkę mam, coś takiego i wtedy wiem, że o, dobrze się temu przyjrzyj, bo z pozoru to jest tak naprawdę coś innego niż to, co jest w głębi, nie? Bo czasami po prostu pozory, mówią coś zupełnie innego, nie? Na temat danej sytuacji, a chodzi o coś zupełnie innego tak naprawdę. Tak więc potrzebujemy czasu i ciszy. Potrzebujemy nauczyć się tego, jak ja odczuwam pewne rzeczy i sfokusować się na tym. Czyli po prostu, co mówi moja intuicja? Oczywiście na początku to wszystko się wydaje głupie, nie? Rozumiecie, to jest tak, nie? Jaka intuicja, nie? Ale o co w ogóle chodzi? I tak naprawdę my w sposób absolutnie czasami nieuświadomiony tego używamy, nie? My tego nie nazywamy tak naprawdę. Ale jeśli mamy te miejsca, w których mówimy, ale gdybym widziała, albo gdybym nie, nawet nie wiedziała, gdybym posłuchała tego głosu, to bardzo często słyszę przy decyzjach o małżeństwie, przy decyzjach o kupnie różnych rzeczy, przy decyzjach inwestowania, nie? A ja miałam takie gdzieś głębokie, nie mówię tutaj, wiecie, emocjonalne, racjonalne, bo zawsze jest ryzyko, w życiu jest zawsze ryzyko, wszystko się zmienia i to jest oczywiste. Natomiast mówimy o tym wewnętrznym, głębokim głosie, który mówi bardzo cicho, który można przeoczyć. Dlatego też, jeżeli my się na tym sfokusujemy, wtedy zaczynamy to coraz jaśniej słyszeć i zbieramy w swojej głowie jako swój przyjaciel te doświadczenie. Prawda? Oczywiście ludzie racjonalni zawsze się z tego śmieją, nie? A potem się okazuje, że oni są tacy racjonalni, a tak naprawdę też są intuicyjni. Prawda? Więc to tutaj nie ma żadnej gwarancji. I gdy już mamy to wszystko w sobie zanotowane, mamy te wspomnienia, mamy tą świadomość tego, gdzie to się mieści,
to wtedy zaczynamy różne rzeczy, które do nas przychodzą, porównywać z tym, co się wydarzyło wcześniej. Każdy ma jakiś tam swój sposób, tak jak powiedziałam, jedni czują bardziej, inni bardziej widzą, dostrzegają jakieś niespójności, dostrzegają. I ja tu nie mówię o podejrzliwości znowu, tak? Ale to jest to takie głębokie, bardzo spokojne odczucie, na które naprawdę trzeba zwrócić uwagę, żeby ono dla nas działało w dobry sposób. Każdy z nas jest inny, to wiadomo. Każdy z nas jest unikalną kompozycją, nie? Nikt nie jest tym samą kompozycją puzli. Każdy z nas jest jakby innym obrazkiem. Natomiast ja osobiście myślę, że my jesteśmy stworzeni, żeby żyć pięknie, kolorowo, dobrze, bardzo miło na tym świecie. I że po prostu tak naprawdę, wiedząc o tym, że my jesteśmy duchem, duszą i ciałem, że po prostu tak naprawdę jesteśmy komponentem tych wszystkich rzeczy, że tak naprawdę to, co przez nas przepływa, to nie jest tylko to, co jest takie namacalne, prawda, ale to jest też to, co jest takie niemierzalne, ale to właśnie czyni nas i bardzo unikalnymi, a nasze życie sprawia, że jest po prostu bardzo piękne i bardzo barwne. I moim ulubionym określeniem życia to jest po prostu przygoda, nie? To są te piękne rzeczy, które nas spotykają, to są te trudne rzeczy, które nas spotykają, ale człowiek jest po prostu, jest naprawdę bardzo wielowymiarowy i przynajmniej dla mnie, na mojej drodze, a o tym głównie mówię na moim kanale, życie w zgodzie z moją intuicją sprawiło ogromną różnicę w jakości mojego życia, w takim życiu w zgodzie ze sobą, w życiu w zgodzie tymi celami, które mam w sercu. Po prostu łatwiej, dużo łatwiej mi się funkcjonuje, łatwiej podejmuje mi się decyzje i dlatego zachęcam Was do tego, żebyście po prostu poszukali tego, co jest Waszą ścieżką w zgodzie także z Waszą intuicją. Do zobaczenia, hej, łapka w górę, ciao!